Dajmy się nabrać przez jakąś tam Magdę Buczek. Magda Buczek jest nie jedna. Pełno takich jest Magdy Buczek, proszę Państwa. Nawet głowa tylko wystaje z tuby. Człowiek jest sparaliżowany, leży całe życie i czyta Biblię. To jest sukces, proszę Państwa. Ile mamy, przewódźcie się, opisów takich ludzi sparaliżowanych, którzy żyją z Panem Bogiem Jahwe, z Panem Bogiem Jehową, bo chcą. Jahwe, Pana Boga Jahwe, którego imię wyrzuciliście do śmietnika. Ale następne świadectwo jest, tym razem z Polski, z Hajnówki, uczeń liceum Filip, lat 17. Gdy 4 lata temu skłóceni rodzice chcieli się rozejść, byłem w rozpaczy. Nie wiedziałem, jak temu zaradzić. Ze swoim problemem poszedłem do księdza, żeby w tej intencji odprawił mszę świętą. Na co ksiądz wyraził zgodę i poradził, żeby w tej intencji odmawiał różaniec z Radiem Maryja, najlepiej ten wieczorny. Pan Bogę bez pomocy Radia Maryja zapytałem, gdyż do tej pory to radio jeszcze nie zagościło u nas w domu. Nie mamy w domu żadnego radia, już telewizora i to nie jednego, tylko dwóch. Ksiądz, spojrzawszy na mnie, oświadczył: dam ci w prezencie jedno z moich radioodbiorników. Gestem księdza bardzo się ucieszyłem i pobiegłem do domu z radiem. Co masz? Skąd kupiłeś? Miałeś pieniądze? Mama zasypywała mnie pytaniami. Wtedy zdobyłem się na powiedzenie prawdy. Na radio dostałem od księdza, u którego byłem ze swoim zmartwieniem, że chce ci się rozstać. Że nie modlić się na niedzielnym przy świętej nikt was nie widzi. Ty święta Maryjo, zatem postanowiłem codziennie modlić się za was, prosząc Matkę Bożą, żeby powiązała wasze poszarpane, skłócone małżeństwo. To, co wówczas usłyszeli od swojego syna, było dla nich szokiem. Wszystkiego wysłuchali uczenia, po którym odstał się prawdę. Dobrze, synu, masz rację. Od tej chwili wszyscy wieczorem zaczniemy odmawiać różaniec. Wielości jest siła. Musimy zbudować rodzinną i serdeczną atmosferę. I tak wszystko się zaczęło. W modlitwie różańcowej trwamy po dzień dzisiejszy. Rodzice pogodzili się, zapanowała w domu zgoda. Tata kupił sobie dobre radio i zaprzyjaźnił się z Radiem Maryja. Posiadamy też miejsce trwamy, jest wielkiej cenie. Choć cenię zdobywanie nauki, zawsze jednak znajdowałem czas na słuchanie Radia Maryja, zwłaszcza audycji dla młodzieży. Lubię piękne i ubogacające filmy z telewizji Trwam. Dziękuję Panu Bogu, że ojciec założył te katolickie media. Niech Pan Bóg wynagrodzi, że podjął się tym. Pozdrawiamy ojca, wszystkich ojców. Następne, no, proszę Państwa, no, bardzo piękne świadectwo, wzruszające. Katolickie media z nami uczynić wiele dobrych, tylko żebyśmy chcieli, żebyśmy je powiedzieli tak, oto jestem. Tak, proszę Państwa, zapraszamy do dalszych świadectw, piszcie, mówcie, co robicie dobrego, jak organizujemy się dla dobra naszych dusz, dla zbawienia wielu, proszę Państwa, nie można być obojętnym. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Jako jeden z uczniów. Mam tutaj listy.
Górskim. Ja będę teraz odczytać, ale poproszę, może uda się dzisiaj przed Opel Miasto Górskim. A ja wziąłem... Wodka to powinna zostać chyba zakonnicą. Z miejscowości Gródek Nowy, parafia... Coraz mniej ona mi się podoba, ta cała Lichocka. Powinna zostać zakonnicą. Dziękujemy za pomoc. Ta cała Lichocka powinna zostać zakonnicą. Proszę Państwa, nie ma co filozofować. Trzeba zlikwidować chamstwo, a tego się nie da, bo po prostu ludzie, którzy chodzą do kościoła, latają dookoła mostu jak kot z pęcherzem, wrzeszczą, krzyczą, chlają, butelki tłuką, no to kto ich nauczy tego i kultury? Kto nauczy? To trzeba od przedszkola uczyć, a jak od przedszkola nie nauczysz, no to te butelki będą tłuczone, będzie chamstwo. Mówię jak Ryzykowi, jak krowie na rowie, jak chłopu na miedzy. No niestety, msza mszą, ale co poza mszą oni wyprawiają, to tyle samo robią, co i Żydzi. Powiedzieli tak, Jahwe opuścił ten kraj i w ciemnych miejscach była prostytucja świątynna, proszę Państwa, placki Asztarte piekli, oddawali cześć różnym boginiom, matkom boskim, że to, co dzisiaj katolicy robią, to jest to samo. Jeszcze składali w ofierze, paląc swoich synów i córki, oddając Bogu Molochowi. Mówi się Bóg Moloch wojny. Też biskupi pobłogosławili tysiące, proszę Państwa, osób na śmierć, bo to jak gladiatorzy, to na wojnie i tak musieli zginąć. Proszę Państwa, już nie mówiąc tutaj o Piusie XII. Ludzie, człowieku, puknij się w łeb, co ten Pius XII wyprawiał, no to przecież, wiesz, daj spokój.